początku gratuluję zespołowi Termaliki Awansu do Ekstraklasy. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe spotkanie w naszym wykonaniu. Wiadomo, że w ostatnim czasie doszło do zmiany trenera i brakowało trochę czasu na poprawienie niektórych elementów, ale przyjechaliśmy tu z nastawieniem powalczenia o 3 punkty. O ile w pierwszej połowie ten mecz, myślę, był w miarę ciekawy, tak, bo myślę, że tutaj Niecie czas tworzyła dwie bardzo groźne sytuacje. My również mieliśmy 2 albo 3 zagrożenia. O tyle to jeszcze się mogło podobać. Natomiast w drugiej połowie już ewidentnie było widać, że żadna z drużyn nie chce zaryzykować i obiektywnie trzeba powiedzieć, że ten mecz był ciężki do oglądania. Cieszymy się z remisu, szanujemy go. Pracujemy dalej. Teraz czekamy na spotkanie z Piastem Gliwice. Dobry wieczór wszystkim. No, przede wszystkim po meczu gdzieś tam można powiedzieć mamy niedosyt. Chodzi przede wszystkim o pierwszą połowę, bo w niej zagraliśmy dobrze, kreowaliśmy sytuację, stwarzaliśmy i to były takie stuprocentowe, bo Muris 2 razy wychodził sam na sam z bramkarzem, tu Chlouszek od połowy biegnie sam na sam i to są sytuacje, w których trzeba strzelać bramki. Ernest dobrze się tutaj wkomponował, też można pochwalić Ernesta z debiutem i z golem. No i w tej pierwszej połowie, mówię, gdzieś tam stał, gdzieś tam jedną, dwie sytuacje może gdzieś tam stworzyła, ale te klarowne były po naszej stronie i wychodząc na drugą połowę mieliśmy też plan, ale no runął gdzieś tam w pierwszej minucie od razu w drugiej połowie rzut karny i gdzieś tam 1-1, później próbowaliśmy gdzieś sytuację kreować, ale się nie udało. Druga połówka w naszym wykonaniu była zdecydowanie słabsza. Za mało było ruchów zawodników w środku boiska. Za mało zaczęliśmy grać piłek prostopadły gdzieś za plecy obrońców, to co było w pierwszej połowie. I stąd nie stwarzaliśmy sobie sytuacji, aczkolwiek pod koniec gdzieś tam Kacper Śpiewak miał jeszcze jedną, którą mógł doprowadzić do bramki na 2-1. No, wydaje mi się, po tym spotkaniu punkt gdzieś tam, wiadomo, jest cenny, ale czujemy niedosyt, bo powinniśmy to spotkanie wygrać. Zbigniew Przeżytek. Miałbym 3 pytania, jeśli mogę. Pierwsze, panie trenerze, czy przed tym spotkaniem zarówno pan, który wraca jakby do prowadzenia zespołu w Ekstraklasie, ale też pana zespół, czuliście jakąś tremę przed ponownym debiutem Niecieczy w Ekstraklasie? Nie, nie czuliśmy żadnej tremy. Mentalnie jesteśmy dobrze przygotowani do spotkań, także tutaj pracujemy bardzo mocno nad mentalnym przygotowaniem piłkarzy. Chciałem zapytać też o cel na ten sezon. Podstawowy to będzie utrzymanie, czy jednak myślicie o tym, że być może nawet... Każdy beniaminek, który awansuje do Ekstraklasy, celem nadrzędnym jest utrzymanie, ale mamy też wewnętrzne swoje ambicje i plany na to, żeby się rozwijać i iść do przodu. I wychodząc na boisko, grając, to masz w głowie tylko i wyłącznie w każdym meczu 3 punkty i chcemy być jak najwyżej. A wiadomo, też mamy młody zespół, który żeśmy kończyli trzema młodzieżowcami w składzie i jeżeli tak przeanalizować, to naprawdę chcemy się rozwijać i ci chłopcy, którzy są w zespole, mają jeszcze kawał roboty do podwyższenia swoich umiejętności, także to też jest jeden z celów. A jak będzie na koniec sezonu, to wszyscy zobaczymy. Najważniejsze się rozwijać i w każdym meczu pokazywać grę i zdobywać punkty. I chciałem jeszcze zapytać o plany transferowe. Czy są takie, czy Brudmet może się jeszcze wzmocnić przed końcem okna transferowego? Dziękuję. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorem sportowym, panem Krzysztofem Witkowskim. Tutaj nic nie jest jeszcze zamknięte. Dalej gdzieś tam mamy na oku paru zawodników, a czy dojdzie to do skutku, to po prostu już zobaczymy w przyszłości. Michał. Dzień dobry. Było takie wrażenie z trybun, przynajmniej ja miałem, że tak koło 75, 80 minuty, nie wiem, czy zaczęliście szanować ten remis bardziej, może nawet trochę za bardzo, no tak cofnęliście się mocno, biernie dość graliście. Cofnęliśmy się celowo, też takie było założenie z tego względu, że mieliśmy wyprowadzić kontry, no ale no nie udało się za bardzo gdzieś tam wykorzystać przechwytów w środku, czekaliśmy na nie, ale no wiele z tych piłek gdzieś tam nie tracił i
W pierwszej połowie zdecydowanie lepiej nam to wychodziło. W drugiej no, nie mogliśmy zrobić tego przejścia z obrony do ataku. Może tam poza jakimiś tam fragmentami gdzieś tam się udawało w drugiej połowie. Chciałbym jeszcze zapytać o Romana Gergela, bo jego w okresie przygotowawczym nie było właściwie widać w sparingach. Tutaj też go nie było w kadrze, no a to był bardzo ważny zawodnik. Co się z nim dzieje i kiedy go możecie mieć? No, Romek miał dosyć taką poważną kontuzję, która już większość sezonów w pierwszej lidze mu doskwierała i cały czas był na lekach przeciwbólowych. Teraz już wraca do zdrowia. Możliwe, że w następnym tygodniu będzie już z całą grupą trenował, także no, czekamy z niecierpliwością. To samo jest z Martinem Zemanem. Następny zawodnik, który gdzieś tam czeka na grę, to jest Artiom Potivtsev, który też ma dyskwalifikację 2 meczów. Także no, to są kluczowi też dla nas zawodnicy. Kukułowicz, który przyszedł też z Górnika Łęczna, no, złapał kontuzję w meczu sparingowym z Krakowią. I na pewno mnie to martwi, ale z drugiej strony też już można spojrzeć pozytywnie na to, że już wracają do zdrowia czy do gry i można mieć troszeczkę więcej wariantów przy ustawianiu składu. Chciałbym jeszcze spytać o wypożyczonych, wracających z wypożyczeń, bo często to są zawodnicy, no, którzy wracają i dalej się trzeba zastanawiać, co z nimi zrobić, a tutaj u was to wyglądają jak transfery, można powiedzieć. Dzisiaj strzela gola Terpiłowski, Orzechowski wchodzi w końcówce. Czyli te wypożyczenia chyba w waszym przypadku no, bardzo dobrze wypaliły. No to jest właśnie ta mądrość, że biorąc wcześniej tych młodszych zawodników, nie mogli się tutaj złapać w składzie. Poszli na wypożyczenia do Górnika, Polkowice, czy Igry Suwałki, czy do innych zespołów. I wrócili i pokazali mi na obozie, że zasługują na większą szansę. Ja jestem tylko za na tym, żeby młodzi napierali i wskoczyli. Nie boję się tego, żeby dać jednemu czy drugiemu miejsca, ale na to trzeba zasłużyć. Nie to jest tak, że tylko młody ma grać, tylko że młody musi zasłużyć. I taka jest moja decyzja była, że zagrał teraz Ernest, chociaż miałem ból głowy, bo chciałem jeszcze i Orzechowskiego opuścić w pierwszym składzie. Troszkę, no mówię, no są nieprzespane noce, kogo wstawić, ale nie boję się postawić nie tego drugiego czy trzeciego, żeśmy kończyli, tak jak mówię, z 3 młodzieżowcami w składzie, a mamy w zanadrzu jeszcze kilku.